nie ma, tutaj Jumper Dawidzio w dzisiejszym odcinku zaprezentuje wam krótki przejazd z miłej trasy. Będzie to powrót w nasze rodzime strony do Polski. Cały czas zbliżamy się do naszego kraju. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Pragę, przepraszam bardzo za przejęzyczenie. I chciałbym wam jeszcze pokazać moją ciężarówkę, co konkretnie zrobiłem w niej. Co zmieniłem między odcinkami, gdy miałem chwilę wolnego czasu. Pokażmy sobie naszą ciężarówkę z zewnątrz. I jak widzicie, dodane zostały reflektory górne i inna belka. Oczywiście tablice, rejestracja i nazwisko nick kierowcy. Zmieniłem felgi przednie i tylnie. Ciężarówka teraz ma charakter bardziej sportowy, ale póki co zaczynamy. Jak widzimy, mamy ładunek parki do przewiezienia do kamieniołomu niedaleko Pragi, a wyjeżdżamy z miasta Nürnberg w Niemczech. Przenieśmy się już do kabiny i ruszamy w naszą trasę. Trasa ma 292 km, więc przyjemnie się nam ją przejedzie. Mam nadzieję w miarę szybkim tempie. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak tam nasz stan z odpoczywaniem. Mamy dużo czasu, więc spokojnie możemy gnać w naszą drogę. Zielone światło, udało nam się przejechać, więc nie musimy kolejny raz stać. Oczywiście na moim kanale pojawiło się ogłoszenie konkursu. Konkretnie w którym do wygrania była gra Call of Duty Black Ops 2. Wygrał ją użytkownik KCV Adrian. Gratulujemy zwycięzcy. A już teraz chciałbym ogłosić następny konkurs, w którym do wygrania jest inna gra, a konkretnie dwie gry. Są to Euro Truck Simulator 2, ta gra, w którą właśnie teraz sobie gramy, oraz Farming Simulator 2013. Myślę, że nagrody fajne, trochę z innej beczki, ale mam nadzieję, że wam się spodobają i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach. Naprawdę nie trzeba się tutaj niczym wielkim wysilać, po prostu trzeba polubić kanał, udostępniać jego zawartość, pisać komentarze jakieś, polubić filmik, oczywiście zasubskrybować, no i to tyle. Chwila roboty, a można naprawdę grać dość wartościowe gry. Więc gorąco zachęcam do udziału i życzę wszystkim powodzenia. Oczywiście, jeżeli dobijemy odpowiednią ilość subskrypcji, to zostanie ogłoszony kolejny konkurs, już z dużo bardziej wartościowymi nagrodami. Myślałem tutaj o jakimś sprzęcie, prawdopodobnie jakaś myszka bądź klawiatura. Więc śledźcie uważnie mój kanał, subskrybujcie go, żeby być na bieżąco. Zgarniajcie nagrody. A my gnamy sobie niemieckimi trasami. Niemiecka autostrada 90 na placie. Widzimy ładny rozjazd. Piękna architektura. Ciekawe krajobrazy.
zostało nam jeszcze 250 km, więc pochłaniamy całą trasę w zawrotny sposób. I myślę tylko teraz o odkryciu kolejnych dealerów z jakimś porządniejszym sprzętem. Chciałbym tutaj stworzyć naprawdę potężną bestię. Więc bądźcie na bieżąco, śledźcie całego let's playa. Ups, teraz byłby mały wypadek, bo niestety za bardzo wyjechałem. Za duża prędkość, 99, przekroczymy setkę, tak. 100 km na godzinę przekroczone. Miejmy nadzieję, że nasz pojazd się tylko nie wywróci, bo już kilka razy zaliczyłem tą wpadkę. Oraz kilka razy udało mi się wyjść z tego całkiem bez szwanku. Ale póki co dojedziemy. Na naszej drodze jest dość duży ruch. No ale w znaczący sposób nam to nie utrudnia. I widzimy, wszystkie ciężarówki jadą prawym pasem, prawym skrajnym pasem. No ale my jak zwykle musimy wyprzedzać. Łamiemy wszystkie przepisy dotyczące prędkości i tniemy środkowym pasem. Czekam tylko na odblokowanie dodatkowej osi w moim ciągniku. Wtedy już nabierze ona dużo ciekawszego wyglądu i na pewno będzie zachwycać wszystkich na drodze. Oczywiście czekam też na zastrzyk gotówki, żeby rozbudować moją flotę. Zdecydowałem się w sumie na dwie główne firmy, konkretnie Scania lub DAF. Czemu nie Valiant, skoro ma najsilniejsze silniki? Może głównie wygląd i klasa firmy. Albo zrobię mieszane firmy, zobaczymy jeszcze. Niektóre będą do przewozu materiałów toksycznych, a niektóre długodystansowe, więc wszystko okaże się, na co się zdecyduje. Ale głównie pod uwagę brane są te dwie firmy. Oczywiście, jeżeli macie jakieś ciekawe modyfikacje do tejże gry, możecie je podsyłać. Nie wykluczam, że ich nie wprowadzę. Macie coś ciekawego, możecie oczywiście podsyłać, żeby nasz gameplay stał się dużo ciekawszy. Mamy duży ładunek, więc trochę wyjechaliśmy na środek skrzyżowania. Trochę to spowolniło cały ruch, ale już jedziemy dalej. Jeszcze 160 km do celu. Naprawdę szybko pochłaniamy nasze kolejne trasy w ETS-ie. Bardzo fajnie zapowiada się. Na kanale szykuje się oczywiście jeszcze jedna mała seria. Konkretnie będzie to jakaś gra z falami, może Left 4 Dead, ewentualnie Modern Warfare 3, ale to wszystko się okaże w najbliższym czasie. Zbliżamy się do przejazdu kolejowego. Krzyż Świętego Andrzeja tutaj powinien być zaraz. Szlabany otwarte, więc przejeżdżamy. Nie rozglądamy się, no bo szkoda nam czasu. Nie jest to zbyt rozsądne, no ale cały ten gameplay nie jest
zbyt rozsądne. Ponieważ na początku było bardzo dużo wypadków, teraz już jest coraz mniej, no ale poziom jeszcze nie jest zbyt wygórowany. Mamy stację benzynową oraz granicę Niemcy z Czechami, więc zaraz sobie na nią zjedziemy i zatankujemy naszego potwora. Na pewno będzie to około 800 litrów, ponieważ mamy tutaj bardzo pojemny bak. Niestety teraz sprzeciwka, bardzo dużo kierowców nam wjeżdża, ale postaramy się wcisnąć teraz. No i pięknie nam się to udało. Jeszcze musimy troszkę pociągnąć i tankujemy. ...927 litrów. Ogromna ilość paliwa. No ale jest to niezbędne, by pokonywać kolejne kilometry. Włączamy sobie kierunkowskaz. Zobaczmy, czy droga jest wolna. Niestety jedzie jakiś samochód. A teraz mam wolne. Niestety jedzie, ale wypchniemy się już. Nie będziemy czekać na niego. Trwałoby to z pewnością w nieskończoność. No i gnamy dalej. 119 km do celu. Jesteśmy już w Czechach. Kierujemy się do Pragi. A później odwiedzimy nasz kraj, Polskę. Zobaczymy, czy zmieniła się sytuacja na drogach. No i mam nadzieję, tam porozwozimy więcej ładunków. Może trafi nam się również jakaś dłuższa trasa, ewentualnie z Polski do Anglii na wyspy, wtedy wybrałbym się tam, oczywiście przepłynął promem, jeżeli byłaby taka możliwość, bo na pewno byłoby to ciekawe przeżycie w tej grze. Wyjechaliśmy z Niemiec, od razu dużo wąższe drogi, inna sceneria. Widzimy teraz tutaj linię wysokiego napięcia, pod którą właśnie będziemy przejeżdżać. Ogólnie jest to jakaś wieś, wszędzie pola, dość kręta droga. Nie możemy tutaj osiągać przez cały czas wysokich prędkości, bo jednak moglibyśmy się szybko przewrócić. Dość ostre zakręty, jak dla ciężarówki. Tylko jeden pas, więc utrudnione wyprzedzanie. Dodatkowo dochodzi dość duży ruch, ale myślę, że te 75 km, które nam zostało, bardzo sprawnie przejedziemy. Będziemy mieli kawałek prostej drogi. Postaram się wyprzedzić auto przede mną. Oczywiście, jeżeli prędkość mi na to pozwoli. Możemy, więc wyprzedzamy. Jedna, nawet dwa. Niestety już zjeżdżaliśmy na podwójnej ciągłej, no ale dwa auta udało nam się łyknąć.
nasz kierowca nie znalazł dla siebie ładunku i na razie niewiele na nim zarabiamy. Będę musiał w najbliższym czasie go zmienić, albo nawet jeszcze zrobię to w tym odcinku. O, wpadek. Nie zdążyłbym wyhamować, ale udało nam się go ominąć. Bardzo zaskakująca sytuacja. Dobrze, że pobocze nie było zbyt strome i że nie uderzyliśmy w nikogo z naprzeciwka, choć było bardzo blisko. W życiu nie zdążyłbym wyhamować z takiej prędkości, na takiej drodze. No ale udało nam się tego uniknąć. Jak widzimy, zakręt. Ostatnie skrzyżowanie i kierujemy się prosto na Pragę. Już widzimy kamieniołom na mapie, więc za chwilę tam dostarczymy nasz ładunek, koparkę, odbierzemy pieniądze i się pożegnamy. Przypominam wszystkim o konkursie, nowym konkursie, w którym do wygrania jest zestaw dwóch gier: Euro Truck Simulator 2 z 2012 roku oraz Farming Simulator 2013, również z 2012 roku. Gry bardzo świeże, premiery, więc gorąco zapraszam do brania udziału w konkursie. Regulamin jest bardzo prosty, wystarczy polubić film, zasubskrybować kanał i być aktywnym w komentarzach. Oczywiście jakaś dodatkowa aktywność typu udostępnianie kanału, udostępnianie filmów będzie skutkowała dodatkowymi ratyfikacjami, takimi jak na przykład 2 losy w konkursie, gdy będę losował zwycięzców. Gorąco zapraszam do brania udziału. Kamieniołom jest bardzo stromo. Musimy kierować się z przesyłką na dół. Zobaczymy widok z góry na środek ciężarówki. Bardzo rzadko używam takiej perspektywy, choć jest ona dość interesująca. Na szczęście mamy bardzo proste parkowanie, więc bez problemu tutaj staniemy. Niestety w drugą stronę musimy stanąć, więc nakręcimy tutaj sobie z naszym ładunkiem. Dla uwagi i parkujemy na miejscu. Ważne, żeby zrobić to dokładnie. No i jesteśmy. Zostawiamy nasz ładunek. Trasa z Nürnberg do Pragi. Umiejętności kaska 460. 4 punkty doświadczenia. Kontynuujemy. Widzimy się już w następnym odcinku. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, hejos!